Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack, witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. I to jest właśnie to, co chciałem wam pokazać. To jest właśnie to, co chciałem wam pokazać, co się dzieje. Kolejny memento. Memento pocie, żeśmy zgarnęli. O, kurde, nie wiem, jak to się rzucić z tego. Good to know. Dobra. O Boże, i znowu będzie mi te tutoriale dawało. Powiem wam tak, stwierdziłem, że finalnie ulepszę sobie bazę do granic możliwości. Nie będę ściemniał. Zresztą widzicie stan mojej gotówki. Wykorzystałem po raz kolejny w mojej wielkiej karierze trainer. Ale wykorzystałem go tylko, tak samo jak w Darksiders. Czyli tylko i wyłącznie do wykupienia najważniejszych. Znaczy no, w Darksiders jednak wykorzystałem po prostu do wykupienia, do ulepszenia broni i wykupienia jej upgrade'ów. Mhm. Już. No to najwyższe możliwe do wszystkich platform. To troszkę kasy przynajmniej zejdzie. Bo żeby sobie też tak podziałać, musiałem sobie dodać troszeczkę pieniędzy, a niestety nie było opcji tutaj konkretnej wartości, tylko było opcja właśnie nieskończona. Tak jak właśnie widzicie, no, mam maksymalną ilość dosłownie wszystkiego, co mogę mieć. Tutaj nic. A, to zdjęcie, tak. Jest co, Millery Paz i... Stary kamrat z bazy. Okej. Okay. O, widzę, że się konkretnie kolejne pudełka widzę natworzyły. I nie tylko, bo też puściłem sobie właśnie na develop parę rzeczy, w sumie pokażę wam. Może akurat będę w stanie coś ulepszyć sobie. Proszę, oto tutaj po kolei mogę sobie wszystko wyrobić. I po kolei myślę, będę to ulepszał. O, tutaj co? Trzy rzeczy się ulepszają. Dwa do mojej łapki. Mogę jeszcze bardziej te ramię ulepszyć. O, w sumie czekaj, to nie jest ten sukt, który mam na sobie? Nie, chyba nie. No ale kurde... Nie, dobra. Walimy. Może wszystkie te stroje. I to ramię. Okej, okay, tyle mogę maksymalnie. Czyli ile? 3... 6... 10 może jednocześnie badać się rzeczy. Good to know. Okej, okay, ja mam aktualnie to, co tu się teraz dodało. O, tu mogę jeszcze bardziej baterie chyba? Tak, tego muszę jeszcze podnieść sobie levele. O, to też chcę wypróbować. A, chyba to się... Nie, to nie. Co się dodało? A, tutaj, lepsza wersja tego. Spoko. Helikopter chyba też maksymalnie co mogłem to wykupiłem. Please specify a project. Mhm. Bo tu potrzebuję... czego? Potrzebuję levela. R&D o 8, a support musi o aż 30, czy aż prawie 10, konkretnie 9 leveli musi to podskoczyć. Wszystko co było, to żebym też sobie wytegował, choć nie powiem, było to troszeczkę czekania. Security devices to chyba wszystko. Tak, to wszystko wziąłem, co mogłem. Bo tu mi oczywiście brakuje po pierwsze schematów, po drugie leveli moich teamów. Bo trainery nie działają tak, że wiecie, dają wam nagle maksimum wszystkiego, co możecie. Nie, one po prostu mogą mi dać, tak jak w tym przypadku. No, może sobie wezmę już śmigłowiec, musi być tutaj. Please select a landing zone. The support helicopter requested. Tam, gdzie skąd mnie zabrał. Wróć, tam skąd mnie zrzucił. Helikopter, czy... Jezu, to te... Trainery w tym... Trainery nie działają tak, że od razu jesteście... Detected.
bo nie wiem, do najnowszego, może najnowszego, no na przykład do God of War 1 bym sobie chciał zagrać, nie? Układając, że wyszłoby to na PC. Chciałbym sobie zagrać. Wiecie, ten najwcześniejszy God of War, nie? I chciałem sobie na samym początku włączyć trenera, żeby już mieć możliwość wykupienia sobie maksymalną wszystkich skilli kratucha. No to tak nie działa. Fakt, mam od razu, nie wiem, duże pokłady czerwonych orbów, które pozwalają mi dość mocno ulepszyć postać, ale nie odblokowują mi one wszystkiego, co mogę w grze zdobyć. Dalej muszę grę przejść, aby te konkretne rzeczy odblokować i potem dopiero mogę je ulepszać. Tak samo jest tutaj. I to raczej się nie zmieni. No a przynajmniej ja mam nadzieję, że się nie zmieni. Gdyby trainery i takie rzeczy pozwalały robić, no to dość mocno by to podcheatowanie chyba podchodziło. Choć nie mam bladego pojęcia, dlaczego dodało mi to też pieniądze do online. Bo rozumiem, jakby to dodawało lokalnie, w sensie lokalnie do tego, co mam, nie? Oj, pięknie. Kun jest maksymalnym. Okej, okay, misje FOB są teraz dostępne. Tak. Kuń może być kustomizowany, to mnie cieszy. No to dobrze. Wiecie co, myślę, że... Znaczy myślę, to jest w sumie odcinek, który wy widzicie przed odcinkiem następnym, czyli odcinek, w którym ogarniemy sobie misję główną ponownie. Misję główną głosy. O, co tym razem? A, w ogóle dodało mi też maksymalne pojazdy, przez co mam 200 tysięcy czołgów. A to jest trochę porąbane. Patrzcie, ile tego mam. Jakieś porąbane ilości. Jezus Maria. A co jest najlepsze? Ja tego nie mogę wszystkiego sprzedać. Znaczy, mogę z tego maksymalnie mogę 6. 16 chyba. Bo dojdę wtedy do limitu. Musiałbym naprawdę sporo powydawać rzeczy. To jest co? A, te po kolei tylko ludzie. A właśnie, przez to, że mam te FOB machnięte, to mogę dzięki temu... No wiecie co? Wydajmy trochę pieniędzy. Ulepszmy po kolei. 7 godzin. Commencing nie doczytałem, co tam za informacje mi dał. Machać wszystko. No proszę, za 7 godzin baza będzie jeszcze bardziej ulepszona. A najbardziej na tym Combat Unit mi zależy, żeby coraz bardziej to szło w górę. Bo dzięki temu będę mógł wysyłać więcej typa. Uwaga, ja tylko i wyłącznie teraz mogę wysłać już 4 oddziały. A to jest naprawdę piękna rzecz. Bo jeśli wraz z kolejnymi upgrade'ami będę mógł wysłać coraz to więcej oddziałów, to będę w stanie wszystkie te misje za jednym zamachem, te niszczenie, wszystkie te misje za jednym zamachem wykonać. Ja jestem osobiście bardzo chętny do tego, żeby to się ogarniało. Na przykład tutaj niektóre te, no tutaj głównie te na pieniądze, no to na razie nie będą mi w ogóle potrzebne. Przez tego, dzięki temu trainerowi, no sobie na całą resztę też nie, ale kto wie. Może prędzej czy później się uda. Tak więc okej. Tu widzicie taski. Może uda się nam przesłuchać też tę rozmowę, która tam jest powiedziana. Tak więc dla was odprawa, dla mnie przygotowania. The client this time is a child. One of the children you rescued from that mine. He wants us to save the boy who was their leader. His name is Shabani, and he was the oldest among them. Several days before you went to the mine, he was taken away to Nzoya Badiabulu. Our search turned up a place the locals call by that name. Ngumba Industrial Zone. Nearby residents are terrified of it. They say the devil lives there, and that anyone who sets foot in it never returns. This industrial zone has long been abandoned, but it seems it was sold off a few years back to a certain corporation, Saner. And now the perimeter is tightly guarded by a PF. The reason is unclear.
The same goes for why Shabani was taken away. But something is obviously going on there. Those kids from the mine really looked up to Shabani. The client has given us the last of their diamonds in return. Go get Shabani out of there, boss. Whatever Cypher's up to in the region, Shabani might just be our best lead. Oj tak, na pewno. Powiem wam, jak ja wlazłem do tego miejsca. W ogóle ogarnąłem oczywiście po fakcie, po wykasowaniu zapisu mojej gadaniny, że miałem włączoną aplikację, która dodatkowo przechwytuje to, co nagrywa się w grze, tak zwane overplay. Tylko jakoś rzeczywiście jestem głupi. Wykasowałem to. Wykasowałem sobie najpierw audio, a potem wykasowałem to, a chwilę, dosłownie sekundę po tym, jak to się usunęło, ogarnąłem, że mogłem sobie nagrać z tamtego po prostu jeszcze raz cały odcinek. No ale cóż, kto jest głupi robi dwa razy, jak to się mówi. Dobra, snipera zostaje. To zostaje. Przecież nie, to w sumie nie. A to jest co? To jest jakiś CKM chyba. I co? Wyrzutnie? Nie, wyrzutnie są niezbędne. Mam już taktykę na bossa, który się tu pojawia, ale myślę, że póki co zostanę przy tym, co mam. Już powiem wam, że jestem naprawdę ciekaw, jakby się ten pistolet na wodę na tamtego bossika spisał. Znaczy, no jestem prawie pewny, że niewiele by to dało, ale kto wie. Może coś by z tego było. Dobra, narzędzia są na full, przedmioty. To chcę wyrzucić stąd. Jego znaczenia znowu. To jest co? Dobra, to nie do końca wiem, co robi. Tu. Markuję. Dobra. No i co? Reszta w sumie zostaje. Wszystko, co na to mi się podoba. Okej. Okay. Tylko właśnie, zamiast tego... Spróbuję zaś z Quiet. Bo wcześniej też z Quiet byłem. Może teraz też się uda. Tutaj w ogóle... Kolejne, jakie są stroje. Jest taki strój. Jest taki strój. I jest taki strój. Tylko te dwa ostatnie wyglądają dziwnie, więc wolę zostać przy tym. Więc dobra, potwierdzaj misję. Myślę, że udamy się tam w nocy. Tak samo jak udałem się wcześniej. Może tym razem pójdzie też to troszeczkę zgrabniej niż wtedy. Ale powiem wam, że kurde, taką ninja akcję tam odwaliłem, że po prostu jestem wściekły na siebie, że tego nie mam. Bo to jest takie piękne, taka piękna rzecz się zdarzyła. Przeszedłem po prostu przez cały obóz na turbocichaczu. Dopiero później mnie wykryli, bo... Epizod 20. Głos. Bo niestety nie udało mi się schować wystarczająco szybko. Ta, super, pomysł. Bo nie udało mi się wystarczająco szybko schować w autku, którym chciałem przejechać do bazy. No i niestety... się popsuło. Mam wrażenie, że też coś się popsuło, bo... kurde, Miller z nami pigada. A powinien, mam wrażenie.
Dobra, nie udało mi się połączyć z powrotem, więc mi się trudno. Dobra, będzie mi się tu jakoś dostać. Tutaj sobie znaczy miejscówkę tylko. Ja zaskakuję, a Quiet już wysyłam na zwiady. Please select a deployment point. Kurde, miałem ten kamuflaż sprawdzić, no ale właśnie przez to, że jestem na misji, to wolę go nie wykryć. Jeśli by się udało zrobić tę misję na S. An outpost in a sunken road. Monoko Yanyoka. The snake's mouth. I get it. Looks like that's the only way to the objective area. Kurde, ma gusie ten cholerny kasko. Really? No! Jesus, mać. Buddy has infiltrated our map has been updated. Ja nie wiem, jak mam brać poprawkę, na wysokość czy na odrzut tej broni. Żeby... Dobra, widzę, ustrzeliłem go chyba ilością. Dobra, czekajmy, aż się meczek podejdzie. No seriously! The map has been updated. Kurde, uśpiła jakiegoś losowego ziomka. Nice! Enemy presence detected. The map has been updated. Powiedzmy, że to się udało, choć też nie do końca po mojej myśli. Ja mogę podsłuchać te rozmowy. O ile w ogóle mogę ją jeszcze podsłuchać. Myślę, że jest kaseta. Weźmy trochę chaosu. O ile potem zauważył, że to kontener odbył. Seriously? Nice.
8, when? Raz się wiem, hej. Oświetlił uchylę, hej. Otwarte, zamknięte. Otwarte. O, jedź, jedź, dobrze. Jedź se dalej, jedź se dalej. Ja tymczasem na glebę i czekam. Dobra, nie będę miał dwóch tasków zaliczonych, no ale trudno, to się zrobi kiedy indziej. Jak pięknie! Jak gościu jeszcze tam zajedzie prosto, gdzie ja chcę, to będzie tak cudownie. To jest pytanie, czy on teraz zajedzie tylko i wyłącznie pod tego, pod posterunek, który jest na drodze. Tutaj, czy może pojedzie gdzieś dalej, na przykład dotąd, albo gdzieś tu. To było przecudowne. Nawet idzie lepiej niż poszło wcześniej. Zobaczmy, zaczeka czy nie? Super się już kłaje gdzieś dalej. Nie, zatrzymał się. Przykład tam. Skoczyłbym sobie z tej strony. Łyknął sobie coś niecoś na wykrywanie wrogów. Było tylko tu. Buddy has infiltrated and the map has been updated. Ja widzę wrogów, oni mnie nie muszą. Było się odzywać. Nice! To był czysty fuks. Dobra, po pierwsze chcę zdjąć ten durny marker. Gdzieś w tym kierunku to będzie... No to będzie tam. Development complete. Mam nie. Go. Zajebiście. Powoli do przodu, coraz lepiej. Ale kurde, ciekawe gdzie jest schowany ten pik, który muszę zgarnąć. Te dane wywiadowcze. Gdyby tak mi się pies przydał, nie? Tu wiem, bo tutaj się natknąłem po drodze. Tutaj. Nie, bo to jest taki mini posterunek, ale gdzieś tutaj po drodze są takie trzy mniejsze rzeczy, nie? Tak, nawet to nie zna, tego się checkpointem nie da nazwać. To są takie małe po prostu domki rozstawione gdzieś, typy po prostu stoją. Nie, na co czekają. A tak ci znikąd potrafi nagle refleks mógł wyskoczyć. Że ktoś cię wypatruje. Security sure is tego typu właśnie. Tego nie nazwać, nie da się posterunkiem nazwać. Ładnie. Ładnie. The map has been updated. Analysis complete. Analysis complete. Czyli obaj pójdą do bazy. Jak i do głównej, to do bazy FOB. O, otwarte. Czy nie spodziewamy? Go. Bridge is collapsed. Looks like you'll have to go down through the valley. To akurat pamiętam jeszcze z tego przejścia. Ty, tu jest diament? O Boże, że ja tego nie znalazłem. Fire. But
Let them come on! Fire! Enemy presence detected. The map has been updated. Okej. Mini posterunek. Ale to chyba jeszcze jeden. Czy tylko dwie przynęty? Dwie przynęty. Zobaczmy tego. Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. Fire! Nie? Analysis complete. Ten? Analysis complete. Jeszcze jeden? A, bo są ci z tego drugiego, okej. Okay. Analysis dobra, complete. Fajni. Zabierzmy ich sobie. A, więc zostaje, ten ma plus, więc idzie z nami. A tu widziałem przed chwilą kolejny diament. Drugi raz, ale jaki zawał mnie ten pies przy... Bo to jest duży biały, 300 tysięcy wart. Ale o jaki po prostu zawał mnie ten pies przyprawił w poprzedniej próbie, nie? Ja sobie tu idę, wszystko fajnie biegnie. Nie, wyskakuje mi ten pies! Zawał. Nie wiem, czy to nie są wszyscy już. Dobra, Quiet, już puślimy tutaj. Please select a deployment point. There's a cliff blocking the way to the objective area. You'll have to take the path. Decoy. Wiem, że są na to. Wiem. Znaczy, no wiem, no, wiem, bo zabrałem je wcześniej. Dwa minerały. Co, lecimy dalej. Kurde, jak mogę, to zrzucę sobie zaopatrzenie. Buddy has infiltrated Lee. The map has been updated. W tym miejscu gdzieś. Supplies requested. There's a lot of erosion in that tunnel. Could come down any minute. Watch your step. You've reached the objective area. Now look for the target. I just hope he's alive. Patrzcie to. Nie, to jest krwi. To w ogóle worki na ciała. Ogląda się to i nie nachodzi tylko jedna myśl. Do czego jest w stanie posunąć się człowiek, aby wygrać wojnę? Albo zdobyć broń. Która pomoże mu to zrobić. Tu jeszcze więcej krwi. Do wejścia. Klamka zakrwawiona. Tu krwi więcej niż ja mogę z siebie... niż ja moim organizmem mogę wydzielić. Skaczący worek na ciała. Spoko. Why not? I mamy tutaj... takie coś. To jest tak posrane, że ja nie wiem, kto wpadł na pomysł tego. Gościu ma rozcięte gardło. Słuchawkę, która odtwarza jakiś głos. Wepchniętą w to rozcięcie, być może prosto w tchawicę. Tutaj jest nic takiego, po prostu zwykłe radio. I ziomek z tym samym, co było na tych ciałach, na tym polu naftowym. Nie wiem, czy ja chcę wiedzieć, co to jest, nie? Co to jest za śluz, ale patrzcie tu. Co to jest? Oh,
cholery krwi, od cholery ciał. Wszyscy w taki sam sposób traktowani. Szczury sobie biegają, elo. A tu jest szabani. I nie trzeba być... I też właśnie, bo nie wiem, bo coś mówiłem, że nie trzeba być potworem, żeby wynająć zabójcę na dziecko, a tym bardziej jak nie trzeba potem, żeby takie zlecenie przyjąć. My przyjęliśmy to zlecenie nie wiedząc, na kogo tak naprawdę w cudzysłowie polujemy. Myśmy myśleli, że to jest 6 typa zwykłych. A nie jeden dorosły gość i 5 dzieci. Temu widzicie? Już tamte wypustki zaczynają się tworzyć. Ja nie wiem, po co oni go tu wzięli, co wy tutaj, bo na potwierdzenie, że to szabani jest ten jego wisiorek. Nie, na potwierdzenie, że... Znaczy potwierdzenie, na sprawdzenie, jak to działa na dzieci. Twarze też w ogóle, patrzcie, jak mi jest biały. Ja nie wiem, czy to jest jakiś brud z kopalni, czy to jest... Czy te wypustki mi się na twarzy tworzą. Wygląda jak to drugie. A oto pan Skullface w swojej masce Zorro. Że ona z nich widzi, nie? To ja jestem naprawdę zdumiony. Enie mo segnet obanatod. No goy be kiban. Vamonon. I to co to jest za ruch? W ogóle on, który podniósł się z prędkością światła, z takich kucków do pozycji... O, jest Mr. Man in Fire. Ale to jest tak turbo prze... Po prostu... Tak antylogiczne. On, który... Skullface, który wiecie, z takich kucków sprawdzania ciała, z prędkością światła, nie dość, że... podniósł się do pozycji wyprostowanej, to jeszcze wycelował nas broń i takim ruchem, którym ja mógł wyrzucić coś za siebie, on tak przeładował broń. Jak? Czekaj, czy on miał przez moment ten wisiorek na nim? Od niego? No, co ty nie powiesz? No. O, naprawdę nie zauważyłem. Oczywiście nie da się mu uciec, nie? Żeby nie było za łatwo. Bo co się dzieje, kiedy dojdę do tunelu? Tunel wylatuje w powietrze. Dawaj, ja tu mi się udało go fajnie zaskoczyć wcześniej. Więc tylko podejdź. Chodź, kolego. Tutaj, blisko tej cysterny. No, podejdź trochę bliżej. Aha, zniszczył to! Postaw ją! Jest! Gdzie jest gość?
aren't hitting it. Jak ja mam go... Dobre pytanie. Dobra, bo jest target, żeby... Jak to jest określone? Successfully. Żeby udanie trafić tego... dzieciaka. Jakby, jak ja mam to zrobić? Gdzie on jest? Za mną. Bum. Ja też, tylko jakby... Trochę mi ten nie pozwala. Chyba to już płonie. Kurde, skończy mi się za chwilę opcje, żeby go rozwalić. Nie wiem, czy kto mi to zrzucił, nie? Na pewno nie ja sam sobie, chyba że to po prostu tutaj leżało. Miałem dwie opcje, ale właśnie sobie zniszczyłem. Dobra, strzela do Quiet. A czy ja mogę po prostu w niego wjechać? Gdzie on jest? Tam. A spróbujmy go przejechać. No nie wierzę, ale sobie to zepsułem. Rozjedź typa! Dobra, spadamy stąd. Gościu jest... Nie! Jednak nie jest unieruchomiony. O! Co się stało? Co się stało przed chwilą? Nagle gościu wybuchł za mną. A nie, to ten granat wybuchł! Boże! Jestem... Nie wiem, dobra, wiadomo, że jestem idiotą. Nie, to działa na niego w ogóle, czy nie? Mam wrażenie, że chyba nie bardzo. Idź, 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 idź. No. Coś tutaj może? Przepaść. Ty, ja dawaj, mogę, może uda mi się go zrzucić na przykład. Bo alternatywa to jest przejechanie go, no bo nie bez powodu są tutaj te. H!
Hello, motherfucker! A nie, czekaj, wiem! Muszę go tym autem do tego i wody wtygować! Kurde, że też ja tak późno o tym się o tym przekonałem. To niech przyjdzie! Ale może nie na plecy! No i po autku. Gdzie on jest? A, tu jest. A dawaj, no podejdź. Postaw. Jebany cebul, kurwa cymbał.exe. Dobra, to było wyjątkowo głupie z mojej strony. I co, jeszcze jedno? Aha, nie, po prostu przez to, że płonę, to nie mogę sobie tego wyleczyć. Ale czekaj, ale wejdę do wody, bo jak wejdę do wody, no to on nie powinien mi nic zrobić, nie? Nie, gościu literalnie mnie po prostu zabił. O! Au! Nie wyrwałem. No nie, no kurde, że się w takim durnym miejscu ustawił. Ej, a może by go tak przeładować? On nie może w nieskończoność przecież tak strzelać, nie? Może tak by go załatwić. Teraz tu się pojawi, tak? Nie, nie chciałem magazynkiem. Au. Nic tu nie widzę w ogóle. Fuck you! O! O! Ha! Sam się załatwił! Ej, czy to się... Rozwaliłem go? Tak! Rozwaliłem go normalnie w bitce! Congratulations, you played yourself. Oj, super. Oj, zaciesz właśnie z całą miłością w gardę. Kurde, ale co za frajer! Sam się do tej wody wpieprzył. Zrealizował mój plan własną głupotą. Łoboż! Pięknie. Let's go then. Ale co tu się stało, nie? To jest jakiś żart. Chyba przypadkiem Quiet dostała, mam takie wrażenie, ale oby nie. Mission complete, boss.
Czemu na... No, ej, zaś na B. No myślałem, że będzie chociaż A. Skullface. So he was in Africa after all. Working behind the scenes. Even that man on fire at his beck and call. But what the hell was going on at the devil's house? Earphones embedded in people's throats. Tapes playing voices. And those lumps on their chests. They looked like the ones on the bodies of the oil field. The man on fire burned everything to the ground. But we were recording audio the whole time you were there. We'll conduct a thorough analysis of it. Strasznie posrana akcja ma miejsce w tym miejscu. Oddamy im ten wisior. Niezła akcja się od Janie Pawliła. Dobra, my jesteśmy oczywiście na Command Platform. Panie helikopter, pan tu wracaj od razu. Bo jeszcze na koniec pójdziemy sobie do PAZ. Jak miał Galvades? Galvandes? Jezus Maria, nie pamiętam. Baza, dokumenty... Galvez! Kurde! Ale blisko byłem, blisko byłem. Guziczek? Dobra, no i pokaż mi tę fotkę. Remember Professor Galvez on his instrument during Peace Day? Such a funny sound for a musical instrument. He said the Soviets invented it. Everyone sure seemed impressed. Music has no borders. The professor taught me that. Where is Professor Galvez anyway? Pewnie nie żyje? I am so tired. I will just lie here a while. A gdzie ta fotka? Co, wyparowała? Dobra, no. Pogadane, no. Teraz tylko znaleźć... Uuu, pięknie. Kaseta zgarnięta jakaś, to mi się podoba. Znaczy, tu jest dodatkowe lądowisko helikopterów, czy nie bardzo? Ale kurde, ja sądziłem, że wiecie, kolejne te deki to będą już po prostu coraz wyższe, a nie coraz dłuższe. Jak zawinął przed chwilą, ty! Dobra. Do środeczka. I spadamy.
A ja żegnam się z wami i do następnego w kolejnym odcinku. Quiet już zdążyła się ogarnąć. Pięknie. Do następnego w kolejnym odcinku, moi drodzy. Życzę miłego dnia, nocy, czy kiedy to oglądacie. Adieu.